jak wygląda sytuacja? Piraci porwali kapitana, kiedy byliśmy zajęci na brzegu. I chcą forsy, jak zwykle. Domyślam się, że jej nie dostaną. Nie tym razem. Jeśli kapitan znajdzie się w niebezpieczeństwie, można użyć broni. Trzech udzielców z kałachami na rozkuśtanej łajbie to nie jest bezpośrednie niebezpieczeństwo? Ej, co ja mogę? Komuś się wydaje, że można ten problem rozwiązać legalnie. Udzielcy zaczynają się denerwować, Budu. Kłócą się i tłuką kapitana. Nie jest dobrze. Przyjąłem. Nerwy powodują ruch, a ruch to dla nas szansa. Takie są zasady. Czekamy. Dick, na mój znak wystrzel flarę nad łodzią. Rozwalimy skurwieli, jak tylko się pokażą. Teraz. Stamp, my pilnujemy sterówki. Dingo, obserwuj władz na dziobie. Okej, okay. Stamp, ja biorę tego z lewej. Ty gościa z kapitanem. Stamp strzela pierwszy. Zakładnik, ognia. Dobra robota. Dajcie tam ludzi. No, zajęcie. Teraz ruch na podczerwień. Kapitanie, co z panem? Jest czysto. Trzy potwierdzone trafienia. Zakładnik bezpieczny. Wygląda ok. Na parę za drapal nie jest rozstrzygniony, ale nic nie wiem. Na bok, właśnie. Niech zajmą się nim lekarze. Dobra robota. Przyjąłem, zaraz u was będziemy. Jak się rozwiązuje? Dobrze wam ostatnio poszło, Wudu. Chyba trafiliśmy na coś konkretnego. Bądźcie w gotowości, możliwe, że będę miał dla was robotę. Przyjąłem, Dati. Na obraz trzeba będzie trochę poczekać. Są jakieś problemy z pogodą. Nadchodzi burza. Czerwone czy zielone? Zielone, brachu. Zawsze zielone. Mamy do czynienia z pentrytem. Ten z Madrytu ma podobny skład do użytego w najnowszych atakach, o których nie mówią jeszcze w mediach. Związek istnieje i Sada Albin macza w tym palce. Zobaczymy, skurwiel zapadł się pod ziemię. Ale paru rzeczy się dowiedzieliśmy. Według wywiadu za przerzutem pentrytu przez obszary plemienne do kurierów w Afganistanie i dalej stoi osobnik znany jako kleryk. Brzmi tajemniczo i groźnie. To co, spróbujemy do niego dotrzeć. Tylko pamiętajcie, to Pakistan. Jest linia, której nie mamy prawa przekroczyć. Jak bardzo możemy się do niej zbliżyć? Aż przybrudzicie sobie buty kredą. Sprawdź maila. Szukacie Faraza Iqbal Khana. To handlarz bronią, który chce awansować do pierwszej ligi. Ma dostęp do wszystkiego, od podrabianych kałachów i ruskiej optyki po komórki i czarnorynkowego kebaba. Czemu on? Adżab go obserwował i ostatnio Faraz się uaktywnił. Widujemy coraz więcej nowoczesnego sprzętu. No i jest pentryt. Pamiętajcie, możecie liczyć tylko na siebie. Adżab ma napięku z pakistańskim wywiadem. Dlatego za nic w świecie nie dajcie się złapać. Spotkajcie się za Dżabem. Waszym celem jest Faraz. Macie go znaleźć. Będę w kontakcie. Dierlas Wurazi Dalta. Te bojatek polzem buszej, te fekan nakel? Da. Dakalan choy khadid. Boyar lori aghaz ay poy kuban. Sabr. Dagadi. Sarak kuban. Aghaz mon salaydi. Da. To nasz człowiek. Przed chwilą spotkał się z pakistańskim wywiadem. Zabijmy go i wracajmy szybko do kryjówki. Pasuje? Jestem za. Mader idzie prosto na ciebie. Widzę. Adżab, szykuj się z samochodem. Zaczynamy. Zróbcie to szybko. Zrozumiałem. Siekle! Ucieka! Przez bramę! Wzywamy do niego, przypomina! Idzie na górę! Schody! Nasser Hamdi! Kieruje się w lewo. Ha!
czas i mów, co się dzieje! Mnie się nie wymknie, będę waszymi oczami. Kieruję się na północ. Trzymajcie się Marata! Nie spuszczajcie go z oczu! Jest na ataku! Przed na dół, idzie przez złomowisko. Wygląda na to, że Faraz chce opuścić miasto. Nadal porusza się pieszo. A do was zbliżają się uzbrojeni ludzie. Przed nim widzę rozległy kompleks, a w nim dużo ludzi. Podasta! Palą do ciebie! Ulicz ten pion! Kieruje się na swój teren. Ma tam ludzi. Maraz się przemieszcza. To może być pułapka! Bez obaw, Mader. Trzymam rękę na pulsie. Zróbcie wszystko, żeby dorwać Faraza. Spoko, Dusty. Masz tak w baku. Ucieka! Kieruję się w lewo. Faraz idzie wzdłuż linii energetycznych. Nie dajcie mu uciec. Strzelają do nas. Ile widzisz celów? Dużo, ale dacie radę. Od osłony do osłony. Już przyjąłem. Przemieszcza się. Słony blisko. Nie będzie uciekać bez końca. Jest nas. Ruszcie chwilowo. Idzie w stronę mostu. Tak, kieruje się do swojego portu. Dusty, widzisz jego bazę? A jak? Faraz ma tam całą kompanię bojowników, ale teraz już mu nie odpuścimy. Nigdy nie odpuszczamy. Dorwij go, Mader. Zatrzymujemy się i zatrzymujemy jednego wokół. Ci goście są wyszkoleni! Faraz, kawalczy!
Zasta! Na zewnątrz kompleksu jest czysto. Przyjąłem. Biurka przy bramie. Wchodzimy. Prawa strona! Kurawka! Walą do ciebie! Kolejny cel! Mader, Fara spuścił na was technikę. Super! A potem na gość się spotkał. Najwyraźniej ma dużo przyjaciół, którzy właśnie idą mu na pomoc. Przyjąłem na styl. Idę! Będzie ciężko! Ona tak handlą! Aga na górę! Są na dacha! Ale Faras idzie przez okopy. Przez otwartą bramę, Dusty, gdzie teraz? W lewo, Mader. Faras zwalnia, chyba się zmęczył. Wiem, dokąd się wybiera. Okej, okay, jasna, górą! Dorwiemy Faraza i od razu spieprzamy. Pakistański wzgląd, szybko się zjadł. Strzelają do ciebie, uważaj! Tak, widzę. Złapał drugi odegrak. Przed tobą jeszcze paru wrogów, ale pewnie nie będzie z nich problemu. Biegnie w stronę tarczą. Wziąłem!
koniec! Po celu! Widzę go! Jest w pułapce! Przechodzi przez mur! Skuj go! Mamy go na stronie! Adżab, dawaj Vana! Mana Turinul! Manantum! Mów po naszemu! Wiemy, że potrafisz! Dobra, dobra! Czego chcecie? Pentryt! Skąd go bierzecie? Co? Richard? Już rozumiesz? Pentryt! Skąd go bierzecie? Od jednego bankiera! Z Dubaju! Nazwisko! Gadaj już! Hassan! Nazywa się Hassan! Ściągacie za dużo uwagi. Zabierzcie Farada w bezpieczne miejsce. Hassan, arabski biznesmen z Dubaju. To jak szukać igły w stogu ściana. Postaw go na nogi, idzie z nami. Cholera, nie żyje! Dawaj! Zabili Farada! Zabierz nas stąd! Okej, Mater, na zakup macie budynek. Musicie ostro zapieprzać, bo wali na was dwóch pistolet. No już, panowie. Tempo! Gdzie jest Adam do chuja? Jest w drodze, Mater, ale to bez znaczenia, jeśli nie zdołacie się stamtąd wydostać. Idźcie wzdłuż wykopu, nie zatrzymujcie się. Im szybciej, tym lepiej. Jasne, Dusty. Dawaj tu Adżaba! Michel, idziemy! Szósta! Zostawcie ich i jazda, bo przegapicie tam. Strzel na szóstej! Szybko! Dotarliście, chłopaki. Adam w drodze. Czekajcie przy frontowym wejściu. Strzelaj się! Lewa!
baza czeka od frontu. Tylko szybko, macie tam coraz większą widownię. Co? Frontowe drzwi! I starcza! Lubię! Drzwi już! Jazda, jazda! Niedobrze, Wadek! Damy to co zabrać! Chłopaki, będziecie musieli odstawić się jak stróż Boże ciało. Wyciągam was z piaskownicy. Doprowadźcie się do porządku. Im szybciej wyniesiemy się z Pakistanu, tym lepiej. Przedostańcie się do Peszawaru. Stamtąd przerzucimy was do zatoki. Może od Hasana dowiemy się czegoś nowego. Zrozumiano, Dusty. Gdzie jest Mako? W prowincji Abian, to teren Al-Kaidy. Miejscowy rezydent 40 minut temu wyprawił ich w powietrze. Możemy? Na całego. Według raportów to cały kompleks, broń, szkolenie, do tego prawdopodobnie skład pętrytu. Połączmy się z nimi. Robi się.